Więc tak, w okolicach Ziemi, w Układzie Słonecznym, w tej chwili stacjonuje ponad 200 cywilizacji zgrupowanych w 7 grup. Te cywilizacje czekają na rozwój sytuacji na Ziemi i na szczyt fali i mają plany w stosunku do Ziemi. Moglibyśmy negocjować z nimi coś tam, gdyby odpowiedni ludzie mieli jakiś status na Ziemi, którzy by mieli wpływ na ludzkość. Na przykład, mówiąc najprościej, w tej chwili nie mają z kim w ogóle rozmawiać. Tak. Na przykład taką osobą do rozmów jestem ja wyznaczona do negocjacji z nimi, ale pod warunkiem, że ja będę miała jakiś wpływ na to życie tutaj. Czyli formalności, tylko, i wystarczy mniej więcej 5000 zwolenników, żeby można było z nimi negocjować. Ja jestem tak zwanym przewodnikiem boskim, to się tak nazywa w kosmosie. Jestem w zasadzie istotą z siódmej gęstości, tylko że to jest taki myk, taka dziwna ścieżka ewolucyjna. Mój algorytm, mój wzór jest na siódmej gęstości, a siódma gęstość, żeby się tutaj objawić w ten sposób, to wysyła właśnie takie istoty jak ja, które przechodzą normalnie ewolucję oddolną przez piątą gęstość. No i przeze mnie są z głównego logosa przesyłane algorytmy do poprawy świata. Również przewodnik ma duże prawa polityczne i wysoki status kosmiczny. Jeszcze zależy od rangi przewodnika. No i ja jestem właśnie tym przewodnikiem najwyższej klasy. Właśnie z siódmej gęstości. I mam to przewodnictwo w tej chwili uruchomione. Mogę posiadać ogromną moc, której w tej chwili nie mogę użyć, bo nie można, bo by się tutaj przestrzeń zapadła. Ja użyłam w tej chwili niecałe 5% swojej mocy. No i ponieważ no to było kartowane już dużo wcześniej, że my jesteśmy, że tak powiem, razem, nie? Że ja mam, że tak powiem, do dyspozycji komunikatora. Komunikatora na planetę. I komunikatora, który ma, Monika ma w serwerze około 1500 cywilizacji. No i co? Ja mam w rodzinie, moja córka jest komunikatorem galaktycznym, Monika. To też jest, nie mówcie tego nikomu, to jest tajemnica. Ona jest serwerem w galaktyce, tutaj na Ziemi. I łączy między sobą różne cywilizacje. I ona słyszy na bieżąco, o czym oni rozmawiają między sobą. I ona ma tak na pstryk dane tych cywilizacji. Te podstawowe. Tak. I może się z nimi łączyć, nawet ma prawo wywoływania ich. Ja już przez nią z wieloma cywilizacjami rozmawiałam. Ona nie prowadzi rozmowy, ona tylko jest tłumaczem. Że planeta, myśmy zostali, tak, planeta została zasiedlona i życie zostało na planecie osadzone przez starożytnych. Konkretnie też, proszę tego nie mówić, to jest cywilizacja Turaków. Turlaki się nazywają. No i oni zasiedlili tutaj życie dawno, dawno temu, już tam nawet trudno im powiedzieć, ile to było tam czasu temu. Setki tysięcy lat, jak nie. Nie no, w ogóle dużo dalej, ale miliony tak. Ale założeniem ścieżki ewolucyjnej było stworzenie istoty, która będzie potrafiła wyrobić w sobie odczuwanie przestrzeni ja i takie mocne zagłębienie się w siebie. Człowiek nie miał założenia percepcji czwartej gęstości.
Ale przybyły tu jaszczury i jaszczury zbanierowały ludzi. No i tutaj zostało złamane prawo kosmiczne, czyli wykroczenie poza ścieżkę ewolucyjną. Jaszczury sobie zaplanowały, że tutaj zrobią takie niewolnicze układy i pozamykały Ziemię. Czyli z jednej strony jesteśmy zadupiem kosmosu takim cywilizacyjnym, można powiedzieć. No jesteśmy zadupiem, jesteśmy prowincją dużą, ale to się może całkowicie zmienić. Mamy parę atutów. Tak, mamy parę atutów. Jest optymistyczniejszego. No wiem, że ja, no i co jeszcze? Przede wszystkim tutaj ma się w okolicach naszych ma się otworzyć portal do galaktyczny, intergalaktyczny. No i tak, i właśnie chcą uruchomić ten port kosmiczny. Turaki właśnie już się szykują na wyjście z galaktyki. Już zresztą, oni zresztą już byli w innej galaktyce. Niedawno całkiem, wypadki. Tak. Gdzieś tak w czerwcu, no to rok temu. W czerwcu zeszłego roku. To się byli działo chyba. No. I goście z innej galaktyki też tutaj byli. Myśmy mieli z nimi do czynienia. A jakiś czas temu rozmawiałam bezpośrednio, nawet specjalnie się ze mną połączono przez specjalną maszynę z jakimś turackim szefem, takim prezydentem, coś takiego. No i on powiedział, że, bo ja wiem, no rany boskie, co będzie z naszą cywilizacją, nie, co będzie z Ziemią, że wy chcecie nas wykończyć. A on taki, wręcz poczułam taką emocję od niego, taką wręcz złość, jak to wykończyć? Przecież wy jesteście cywilizacją, każda cywilizacja, cywilizacją w tym sensie, że jesteście jakimiś tam istotami. Tak, każda cywilizacja ma prawo do przejścia w następny etap rozwoju. Dostaniecie to prawo. Jest wariant taki, że cywilizacja zostanie całkowicie zlikwidowana, czyli tu zostanie zaorane, ale to jest wariant najmniej prawdopodobny. To jaki wariant jest najbardziej prawdopodobny? Czy jeszcze tak naprawdę to wszystko nie jest jakoś ustalone? Się zmienia pewnie co chwilę. Tak, zmienia się co chwilę, bo tutaj są różne układy sił, no ale jak Monika twierdzi, że oni się tutaj tak tłuką, spierają, te cywilizacje, ale turaki stoją na górze i tak na to patrzą ze stoickim spokojem i oni tak zrobią coś w tym rodzaju, tak. No dobra, byście się tu pokłócili, a teraz my wjeżdżamy. Nie ma wariantu rozwiązania sytuacji bez wariantu likwidacji. Gdzie mamy się pojawiać? Będzie takie coś pik, to będzie usuwane. Co? Nie, no my jesteśmy w pokoju właśnie. Coś w ten stylu, tak? Te ciała. Oni. Więc może być tak, że statki przylecą po prostu. No i w swoim sposobem coś tam puszczą. Tak. I tutaj też jest kilka wariantów. Może to być zrobione bez widoku tych statków. Po prostu wpuszczą, że tak powiem, w atmosferę impuls. I teraz tak. Może to być impuls tego typu, że zombie poumierają, a ludzie świadomi zostaną. Bo to przepuszczą, że tak powiem, ten impuls. To zależy od technologii, czy to nie używa. Może to być tak, że ludzi świadomych ewakuują i to będzie wyglądało, że wezmą na statki, podniosą to, co tu zostanie, zlikwidują. Tak, i posadzą z powrotem. Zdezintegrują. A kto to posprząta? No nie, no właśnie, prawdopodobnie zdezintegrują. Śladów nie ma. Bo tu są same pseudo. Wiesz, co to jest pseudo? No bo to są ci ludzie bez dusz. No i tego jest 90... Tak, ze Gregora. Tego jest tutaj 90% i oni rządzą. Mówimy o realnych osobach, które znamy, tak? I które wydaje nam się, że są ludźmi. Wydaje nam się. Jeszcze wyglądają jak ludzie. Wyglądają jak ludzie. Ale oprogramowania człowieka nie ma. Ale no są takie... Dotąd i koniec. No. Dotąd no. I koniec. Jak ja się myślałem, że ludzkość jest ofiarą tego systemu, tak naprawdę, że trzeba im pomóc, wiecie, że to można wszystko naprawić. A to tak nie jest. A okazuje się, że to my jesteśmy ofiarami ich. Tak. A system, tak. Oni są systemem, no. W zasadzie tak. I że to oni są problemem. Ta likwidacja może być tak koło czerwca. No. Ale likwidacja tych zombie, tak? Zombialaków. Czyli po trzech miesiącach dopiero.
No. Turaki mają doskonałe ciała, które nie potrzebują żadnej oprawy. Oni nie potrzebują mieszkać, oni nie potrzebują jeść. I oni tak sobie po prostu żyją w świecie. Tak się poruszają w świecie, gdzie stanie, tam śpi, bo oni się nie kładą, tylko tak na stojąco, bo oni są wielcy, jak oni się położą, czy upadną, nie daj Boże, to im jest nawet ciężko wstać. Tak straszne nudę. No, potrafią lewitować, no niczego do życia nie potrzebują. Tak, tego wszystkiego. Ten zakres temperatury. No to potem się nie ma co dzień z takiej rozrywki zażurkały. Temperatur tolerują od 30 do 150 stopni, a nawet do 800 ekstremalnie przez krótki czas. To w czerwcu... 2.12. No już się powinniśmy czegoś dowiedzieć, już coś powinno się wyjaśnić po Radzie Galaktycznej 4, to będziemy wiedzieli. Ale potem będą monitorowali cywilizację przez następne pół roku, no i zobaczą, co się będzie działo po tym odcięciu w lutym. A jaką swoją rolę widzisz po tym wszystkim? No, będziemy budowali nową cywilizację. Optymalnie będzie tak, jak oni tutaj w końcu przylecą, ale to tak w 15 roku. Przylecą i być może powiedzą, wy macie rządzić, a wy się macie podporządkować, bo takie też są warianty. No i to by był taki wariant, jak gdyby z największą porcją ingerencji. Bo inny, no to będziemy musieli zawalczyć o władzę, można tak powiedzieć. Mówimy tutaj o tym, żeby robić różne rzeczy w celu pokazania, że jest świadomość. Zapalenie piramidy jest jednym z takich ważnych momentów tego. Co jest potrzebne w procesie uruchomienia piramidy? Jeśli chodzi o to, jakieś złote pręty, 1000 ludzi. Trzeba poświęcić młodego Ozyrysa. A przede wszystkim zezwolenie z szóstej gęstości. Poświęcisz się, nie? Jak nie będzie zezwolenia, piramida nie będzie uruchomiona. No właśnie, no ja muszę się rozejrzeć na wręcz siódmej gęstości, żeby zapytać, co to ma być, bo to jest. A to co w czasie to jest śliska sprawa, no. No ale... To jest tak, że tych istot typu Enki, oni są unieruchomieni między szóstą a siódmą gęstością. Ich tam jest dużo. I oni nie zostaną wpuszczeni nawet na siódmą gęstość, a tym bardziej do rdzenia. No i oni sobie chcą załatwić drugi obieg ewolucyjny, żeby nabrać algorytmów tego nowoczesnego wszechświata. No i teraz tak, nie załatwienie im tego, to się ich automatycznie skazuje na śmierć. Pozwolić im, no to mogą tutaj nieźle nabroić. No ale taki jeden taki człowieczek, co on? No jeden człowieczek nie, ściągnie ale resztę. To będzie jeden człowieczek. No, ale ja sobie może wpawać. No więc tego nie można tak sobie zrobić, nie? To trzeba zrobić odpowiedzialnie, to trzeba załatwić. Zależy, jakie kompetencje się załatwi tak. Takiej istocie, bo on to są wprowadzenie punktu jedno, a dwa, że taka istota z pogranica szóstej i siódmej gęstości nie ma problemu, żeby na przykład naraz obsadziła 500 wcieleń. Wcieleń, ale co inkarnacji w jednym momencie czasowym? Czy... No na przykład będzie w 500 ludzikach naraz. Pięćset, żeby. Może obsadzić jej całą planetę. No to coś nie, no teoretycznie. A czemu te istoty są tam uwięzione? No bo one są na starych algorytmach. No i co tam jeszcze będą, no jakieś no i generalnie, żeby wejść na siódmą gęstość, to trzeba się tam czymś wykazać i im tego brakuje. A będąc na tym etapie już się nie bardzo mogą wcielać, w związku z czym nie mają jak tych algorytmów nabyć.